Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie kolejny, już praktycznie czwarty, ostatni odcinek z serii Let's Play Darkening of Tristram Event na PES-a oczywiście. Diablo 3 polegający na włożeniu Diablo 1 do Diablo 3. Jestem dzisiaj z Ksazaksem, witam. Siemanko, witam wszystkich. Prawdopodobnie, słuchajcie, to będzie czwarty, ostatni odcinek, jako że już jesteśmy na 13 poziomie labiryntu. Troszeczkę było odstępu pomiędzy nagraniem trzeciego a czwartego odcinka, jak możecie są zauważyć po nowym layoucie mapy, po moim poziomie oraz po moim ekwipunku. Musieliśmy po prostu jeszcze raz mi barba wyekspić, ponieważ no nie wiem jakim cudem, ale mi tamtego barba usunęło. No ale to mniejsza z tym. Ważne jest, żeby wam to pokazać tutaj, jak to wszystko wygląda. No i co, śmigamy. Co tam Ksazaks powiesz po tej aktualizacji, co była? Po aktualizacji chodzi ci o te buffy, wszystkie nerfy i tak dalej? Tak, jakże wczoraj chyba, czy nawet dzisiaj rano mieliśmy aktualizację do PST. No i co tam, jak to tam widzisz? Bo ja jeszcze mówię, nie zaznajomiłem się z tym za bardzo. Ja też za bardzo nie zaznajomiłem się, ale bardzo mnie cieszy, że w końcu zwrócili uwagę na set Opus Magnum, który według mnie, no, się bardzo przyjemnie gra, tak, mele czarką, chociaż trochę za dużo mele czarek jest. Aha, no tak, ten Delser to jest, że ona stoi przy przeciwnikach i wali tymi kulkami. No to ciekawa sprawa. Ogólnie z tego co widziałem, to było naprawdę dużo buffów. No, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Fajnie, ten set, kurczę. Tylko nie wiem czy to na hardkorze przejdzie takie granie. Księga Stali. Ale grali jakoś, dawali radę. Księga Stali. Powiedz mi, czy tutaj jest przejście na prawo? Nie. Ty, ale dodali, patrz. Kwestie te z tych ksiąg. Dostałeś też? Tak, widzę. A wcześniej tego nie było. No właśnie, tego właśnie nie było i podejrzewam, że to nie będzie jedyna zmiana, jaką jeszcze do stycznia oni tutaj wprowadzą. Zobaczymy, oby, no bo fajnie by to było przejść sobie samemu, wiesz, na Torment 1. Z tego co czytałem, to ludzie mówią, że najlepsze doświadczenie jest z tej rozgrywki, jeżeli pogramy na Torment 1 od początku samemu. To ponoć jest naprawdę fajnie. Że tutaj, tak? Tak. Aha. Bo tak, to co my gramy od normala, no to jak wiesz, no to strzał nie ma. No tak, przede wszystkim mówię, nastawiliśmy się, żeby tutaj zaprezentować ten cały labirynt, jak to wszystko wygląda, a nie skupić się na zabijaniu przeciwników, tak? Chodzi o to, żeby płynność tutaj jakaś była. No, ale w każdym razie, patch, który teraz był, widzę tutaj naprawdę duże rzeczy spolszczył przede wszystkim. Nie wgłębiałem się za bardzo jeszcze, jakie to dokładniejsze zmiany tutaj były wprowadzone. Ale to każdy może sobie wejść przeczytać tak naprawdę. Dokładnie. Tak, coś się ogólnie dużo się nie zmieniło, ale widać, że pododawali parę takich kosmetycznych kwestii. Między innymi jak wchodzimy co 5 poziomów, dostajemy te kwestie, które mówił bohater w Diablo 1. No właśnie, to jeszcze fajna rzecz. Taka drobnostka, no ale fajnie, no dopełnia troszeczkę całość. No. Jesteśmy już na 14 poziomie. Ale widzę, że wielkości tych poszczególnych poziomów nie zmienili, dalej są bardzo no, krótkie. Nie. I powiem ci, że no tak piekło nie wyglądało według mnie, jeżeli o to chodzi, mogliby tu rdzeń Arreat chociaż dać, wiesz, jakiś taki spikselowany bardziej. No można było, naprawdę, każda osoba by tutaj zaproponowała inną wersję moim zdaniem, ale zdecydowanie za krótkie są te poziomy, jedynce były o wiele, wiele dłuższe. Bardziej rozbudowane przede wszystkim, a to chyba jest znaczy, tylko... się wydaje, że wiesz co powinno tutaj być, to powinno być w ogóle osobny poziom trudności, taki osobny event, taka... jak masz wybór... jak masz wybór kampania, tryb przygodowy, to powinno być tam, wiesz, taki trzecie okienko, gdzie tworzysz nową postać i tam powinno być w ogóle inaczej to porozstawiane. I wiesz, że respisz się od razu w tym Tristram takim nowym, tym spikselowanym, a nie, że tam musisz gdzieś iść i tak dalej. Tak. To by było ciekawsze, dużo. I wiesz, masz inną postać, inny drop, a nie, że wiesz, możesz w każdej chwili stąd wyjść i sobie coś podropić na rifcie, nie? Wtedy to mogło być fajne wyzwanie. Tak jak masz tryb przygody, prawda? Tryb przygody, tryb kampanii, to jeszcze powinny dodać trzecią zakładkę, The Darkening of Tristram. No przykład, wtedy... nie? No to jest, nie?
Wszystko, wszystko osobno. O, proszę bardzo. Mamy małe kule. Małe Pancerz. kule. Małe kule. Okej. Okay. Okay. Mamy dalej. Małe kule. Idziemy dalej. 15 poziom, zauważ. Zbliżamy się już naprawdę do końca. Tak, kurde, ten odcinek może być krótszy niż myślałem. Ja tak samo, ja stawiałem na jakieś 25 minut tego odcinka. No też. Jak patrzę, mówię, w górę, czy robimy, a na razie jest 5. No właśnie. Ale wiesz, jak będzie dużo czasu, to ci mogę pokazać, jak nowego peta znaleźć w nowym, krowym poziomie. To już może w osobnym, wiesz, w osobnym odcinku sobie to zrobimy. Jak chcesz. Znaczy, wiesz, jak będzie za mało czasu, to jak chcesz, nie? Bo ja tam na swoim kanale to po prostu zrobiłem już, wiesz, taki poradnik do tego. O, poczekaj, bo mam dwie bronie, elegancko. No, w każdym razie chciałem powiedzieć, ogólnie po przejściu tego całego eventu chciałbym, żebyśmy sobie poszli na chwilę do Tristram i przez 2 minuty podsumowali to całe wydarzenie. No okej, jak najbardziej. Bo to już jest poziom 15, podejrzewam, że 16 nie będzie się niczym różnił od pozostałych 15. No nie będę ci spoilerował, bo już widziałem ten ostatni poziom. No dobrze, no to okej, to nie spoilerujmy. Przechodźmy sobie tutaj pomalutku. Jak na razie, no ja mówię, zmian, jeżeli chodzi o poszczególne poziomy, nie widzę. Zaraz podejrzewam, będzie wyjście. O, ciekawe, ciekawe, czy coś z tym zrobią. Tylko wiesz co? Ja mam szczerą nadzieję, że oni Diablo 2 tak nie będą chcieli przypadkiem zrobić. Myślę, że to się też było za dużo roboty dla nich. Całą dwójkę. No, racja. To jest, wiesz, wszystkie 5 aktów, licząc z dodatkiem. Ja, wiesz, ja się zastanawiałem tak wczoraj. Rozmyślałem nad tymi zmianami setowymi. Znaczy, nad jakimikolwiek zmianami setowymi, żeby, wiesz, jakieś sety były pod inne umiejętności na przykład, nie? Mhm. Powiem ci, że oni, Blizzard, troszeczkę zamknął sobie drogę do zmieniania tych setów, przez to, że są sety Dungi. I musieliby przebudowywać też całkowicie set Dungi w momencie, kiedy zmieniają set. No też. No tak, bo tak, wszystkie set dungeony są pod... mają już konkretne zadanie, że daną umiejętnością trzeba zabić. Tak. Coś tam... Znaczy ja ogólnie ci powiem tak, ja kiedyś miałem pewną rozmowę na temat ogólnie... O, czekaj, dobra, przełóżmy to na razie. Mamy przeklęty ołtarz. Wiesz, co tu będzie, nie? No tutaj domyślam się, co tutaj będzie. I podejrzewam, co będzie dalej. No, ale zobaczymy. Ale tutaj sukuby też powinny być. No, powinno być ich tak dużo i powinien nas wkurwiać. Tak, że leci, że one uciekają i z każdej strony... O. O, są! Są, ale to jakaś podruba, bo nie ucieka. No, się ucieka, ale coś nie poparnie wychodzi. Mniejszy damage za to. O, kurde. Trochę... Biją. Chociaż tam mój... ten... stworzony na nowo Bart jakoś daje radę. Słuchaj, ma levelem cię dogoniłem. Miałem niższy. Dobra. Ale to chyba zaleta tego równo... O, czekaj, tu mamy jakiś znak. Tego znaku nie poznaję, powiem ci. Jest to ołtarz? Nie. To jest ten ołtarz, na którym został mogę te drzwi otworzyć. Ja też trzeba cały oczyścić. A, takie sprawy. Okej. Okay. Tutaj. Helmix wymieniłem. Bez kitu, ale dalej tego nie zmienili. Wyglądu zbroi. To jest księga Lazarusa. Ooo, kliknij na nią szybko! Nie mogę. Czemu ja tu jestem? O, drzwi się otwarły, dobra, dawaj. Otwarły, otworzyły, chyba. Otwarły, no. Po mojemu otwarły jest szybciej. Czarna perła. Ciekawe, czy te nazwy są adekwatne do jedynki. Czy te skuby też się tak nazywały w jedynce? Nie wiem, powiem ci, że nie pamiętam. No się, ja też nie... O, Lazarus? Nie. Gdzie ten frajer? O, przegodziłem cię z levelem, jak to się dzieje tutaj, kurde. Oj, a, z drugiej strony będzie druga księga. To poczekaj, to muszę drugą ja kliknę. Tak, a ja tu poczekam przy drzwiach. Dobra, czekaj, bo tu jeszcze dwa sukuby mnie molestowały. O, księga Lazarusa. O, jest! Oj, Lazarus się pojawił, chodź. O kurde, ja popadam, ej, chodź tutaj. Bo ja tu będę zaraz. Ale akcja. Co tu się dzieje? Widzisz Lazarusa? To jest nowy model? O ty kurde, no inaczej wygląda arcybiskup Lazarus. No, tu jest props.
tu, gratulacje dla Blizzarda. Zrobił nowy model. Ale dźwięki są te same. No, ale nie, animacje też są te same. No to jest cool, no, zmieniony. Wszystkie animacje ma to samo, ale wygląd, wygląd fajny. Kurde, nie mogę przybliżyć Z-ką, szkoda. I elegancko. Ile kamieni, panie. Ja tego nawet nie zmienię. Chociaż jakaś broń może, czekaj, mistyczne pyły. Ja to wywalam. Szparagdy, zbroje. Rzut mi poleciał tylko. No, dobra, więc spoko. Mamy tutaj portal. A tutaj nie wiem, czy wiesz, tu był ten ołtarz, na którym został poświęcony. Ten ziomek się nazywał. Albrecht, no. Dobra, wchodzimy. I Aidan. Albrecht i Aidan. Zawsze kojarzyłem, że synowie tego Leoryka mają na A imię. Dwóch ich było, nie? Tak. Aha, dobra, czyli widzę, że to jest zamknięte. Okej, teraz będzie trzeba te cztery pewnie komnaty wyczyścić. Ale powiem ci, mamy tutaj ułatwione zadanie, wiesz dlaczego? Bo w Diablo 1 nie było ataków AOE. No. A tutaj mam. I wszystko możemy zabić naraz, a tam trzeba było każdego przeciwnika. Trzeba było. Ja pamiętam, że ja musiałem wbijać się, tylko grałem pichem, to musiałem się wbijać w kąt, kurde. I wiesz, tam mógł podchodzić tylko jeden do mnie naraz, nie? I go klepałem. Wiesz, cała masa mikstur w ekwipunku i tylko tak dało się to zrobić, no. O kurde. Ale akcja, co tu się dzieje? Chodzi, że graficznie to ciekawie wygląda. Panie, ja się wkurzę. Ale kurde, powiem ci, zrobili akcję. Jakie wejście mu konkretne dali. Skopa wjeżdża, nie? No. Ale no. Ale model jest fajny, tylko że... Wiesz co? Fajnie. To jego wejście to epickie. Czekaj, bo tu jest pełno jeszcze moba. To poczyśćmy to może. No. Uje, to ślaga dostała. Zatłukłem typa. Już jest zabity, nie, jeszcze żyje. Ja go przytankuję. I chyba padł. Ooo, filmik jest! Czekaj, cicho. Klikaj. Łezka wokół mi się kręci. Tak? Już po filmiku? Jeszcze chwila. Zdechł już i se wsadza kamień. A ciekawe, czy ja dostanę tego gema. Bo nie od pierwszego levela przychodziłem. No i tyle. Dobra, już mamy... Co gema? Chyba mi dropnął, tego co widzę, tylko poczekaj, bo ja mam pełny ekwipunek, to co wyrzucam troszeczkę rzeczy. Czerwony kamień dusz. O, jest, no to jest to. Okresowo próbuję wyrwać się spod kontroli, wyzwalając pierścień ognia, który zadaje 12,500 obrażeń od broni przeciwnikom, przez których przejdzie. Po awansie na kolejny poziom przez 30 sekund kor zasobów zostaje usunięty, aha, okej. Okay. Do koksili DPS po prostu. I to konkretnie, bo tam było 1000. Tego co? 1000? Już się tepnąć do miasta? Tak. Ja tutaj czekam, bo to jeszcze kawałek nieodkrytego miejsca. Nie, tu już nic nie ma. Dobra. I to wygląda po prostu... Tak, a nie inaczej. Jeszcze tu wszedłem sobie to, gdzie jest Diablo. No fajnie, naprawdę kozacko to wygląda. Ten ostatni poziom bardzo mi się podobał, jak on wbił tą szarżą, nie? Takie wejście mu zrobili naprawdę z... Ty, ale pentagramu nie ma, co to za bullshit? No... Przecież to miał być pentagram, a oni zrobili jakiś inny, to tak się boją trochę tego pentagramu używać, zauważyłem. Mogliby zrobić pentagram, bo to jest... Nie no, teraz to mnie wkurzyli, nie?
No mówiłem ci, tam nie było tego znaku, znaczy nie było pentagramu, Był. Tylko jakiś znaczek. Tutaj, tutaj mówię, teraz. Jednak los bywa okrutny. Nie no, tutaj jest ciemność, ale wiesz, jest ikonka, ja myślałem, bo jest ikonka przy starych ruinach, jak weźmiesz mapę. No dobra, to zostańmy jest sobie tutaj, chodź do tego Tristram. Chodź do tego Tristram. Staniemy sobie tam i mówię, dwa słowa, krótkie dwa słowa podsumowania, co tam ci się podobało. Zaczniesz pierwszy. Jak dla mnie bardzo fajny event, jakby nie było, jeżeli brać go pod uwagę jako event po prostu, czy jako dunk, taki dodatek, ale niepotrzebnie Blizzard sam podmuchał do remastera, że oni zrobią remastering Diablo i Diablo 3 i wiesz, że ludzie sobie pomyśleli, że będą mieli całą grę Diablo tutaj w Diablo 3, no i tak to brzmiało i tak to miało być, a jednak dostaliśmy po prostu no, ciekawy i fajny event, ładnie przygotowany, z wieloma słuchaczkami dla fanów. No ale tak jak mówię, no niestety te słowa Blizzarda no, jakoś się odbiły na tym, że we wszystkich mediach gamingowych ludzie oceniają to bardzo słabo po prostu, bo podchodzą do tego jak do remastera, a remasterem to na pewno nie jest. No nie jest remasterem, mówię, jeżeli o mnie chodzi, o bolączki, jakie tutaj mogę powiedzieć, no to przede wszystkim jest to, że pierwsza rzecz, te poziomy czysto same w sobie bardzo mi się nie podobały, ponieważ wyglądały bardzo identycznie jak poziomy po prostu z trójki. Wszystkie, no po prostu, mówię, wklepali pod inny silnik graficzny, podejrzewam, pod inny, nie wiem, jakieś... Jest wyłącznie zmieniona grafika, ta cała katedra mogła być podpięta pod zwykły rift. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poziomy są zdecydowanie za krótkie. Tak jak wiesz, w Diablo 1 naprawdę, żeby przejść na przykład z 12 na 13 poziom, czy tam już wyżej, to trzeba było się troszeczkę nalatać. Dokładnie. Były bardziej poziomy nieskierowane na to, że idziesz po prostu przed siebie. Tylko masz okrągłą na przykład mapę, masz jakieś okrągłe pomieszczenie i wejście jest na przykład na przeciwległym rogu, tak? A nie, że chodzisz korytarzem i szukasz po prostu wyjścia. No ale to swoją drogą. Z plusów mogę na pewno zaliczyć muzykę. Bardzo fajna, fajna klimatyczna muzyka. Sam pomysł zmiany tej grafiki jest też spoko. Kursor myszki, zmienione UI. Bardzo mi się ten HUD jest zmieniony. No i ogólnie poruszanie się w 8 kierunkach też jest jak najbardziej na plus. No tylko można postać kierować, że ona idąc w dół będzie schodzić na prawo, schodzić na lewo, ale to już się nie będę czepiał. 8 kierunków i czysto jest? Jest. No i co najważniejsze, to co już dałem po sobie poznać, ta szarża Diablo na końcu. No po prostu ludzka. To fajne to było. Jeszcze jakby dodali jakiś dźwięk, że on jakiś, nie wiem, jakiś ryk wydaje podczas tej szarży, no to już, słuchaj, byłbym w niebo wzięty. Naprawdę, ale to akurat zaliczam nawet rzeczy na bardziej udanych. No, spoko. Event jako event. Co miesiąc mógłby być. Tylko oczywiście fajnie, jakby coś było jeszcze zmieniane w nim. A tak najbardziej na plus. No, tak więc myślę, że to by było na tyle. No, ciekawe, czy coś jeszcze dodadzą do tego, zanim to wyjdzie na oficjalne serwery. No ale tak jak mówię, preferuję, jeżeli ktoś by chciał sobie to przechodzić już samemu, preferuję Torment 1 i od początku robić to solo, żeby dostać peta i te wszystkie rzeczy i żeby się dobrze bawić po prostu przy tym, tak? Dokładnie, nie przechodzić tego postacią po prostu już wymaksowaną z gearem, tylko stworzcie sobie po prostu nową postać i przechodźcie sobie te katakumby. Jakimś najwyższym poziomie trudności, jakim dajecie radę, tak? Podejrzewam, że wiesz co, że jak to wystartuje razem z sezonem na przykład, no to fajnie by było od tego zacząć sobie sezon na przykład, nie? Na Tormencie 1 to i tak dużo podbije się
level, tak, bo podejrzewam, że tam z 30-40 wbijecie na samym tym, a później sobie już dobijecie riftami tam, nie? Jeżeli Dokładnie. ktoś nie ma ciśnienia, żeby to zrobić, wiesz, w 3 godziny 70, no No to by można ile? sobie tak. Gdybyśmy mieli nagrywać to w jednym odcinku, bez tego fejla w tej komnacie, tej tam, gdzie światło zniknęło, tam żeśmy No nie to około 2 zrealizowali. godzin by nam to zeszło No wtedy, jeszcze nie? event jest do 2 godzin do zamknięcia, cały. Od początku do Dokładnie. końca, naprawdę przechodząc wszystko, dokładnie. 2, 2,5 godziny, coś koło tego. No, może grając solo 3 max. O, No. coś w tym stylu. No i spoko, ten gem zawsze się przyda. No, przejdziecie, będziecie mogli Dokładnie. sobie włożyć gema, on chyba levelu nie ma wymaganego. No nie ma. Dokładnie, a druga sprawa to jest to, że jest tylko w tym styczniu dostępny będzie, nie? No właśnie. Także ten gemik fajnie, fajnie by było mieć. Może na jakiś build się przyda. Ten pierwszy bonus oczywiście, ja tylko biorę pod uwagę, bo ten drugi już na wyższych poziomach jest absolutnie niewykrywalny, że tak powiem. No i spoko. Jak dla mnie mówię. Podsumowując tak ten cały event, ja ze swojej strony daję 6 na 10. Jakbym miał to oceniać jako event, to daje nawet, wiesz co, 9 na 10, nie? Tylko mnie boli ciągle też, że to miało być remaster, tak? I jako remaster daje 2 na 10, no. No Tyle. dobra. To średnio ci wychodzi 4,5 na 10. No. No dobra. Słuchaj, ja ci pięknie dziękuję za tą serię, bo naprawdę spoko. Mam nadzieję, że Ja tobie również. Jakoś się jeszcze w jakiejś serii spotkamy. Jak najbardziej. Coś wymyślimy na pewno, na razie nie zdradzamy żadnych szczegółów. Będziemy możecie coś... pisać propozycje, jeżeli No chcecie. właśnie, no, możecie pisać propozycje, co chcieli zobaczyć. Dwójkę, jedynkę, trójkę. Może inną grę? Dobra. Może inną grę? Może inny gatunek? Może Minecraft? Dobra. Pomyślimy, pogadamy. Ja pięknie dziękuję. Tobie również. Jeżeli podobał wam się odcinek, rzućcie takiego, o, takiego dużego lajka, kciuka w górę, żeby po prostu aż wam spuchł. Rzućcie komentarz, tak jak wcześniej pisaliśmy, z propozycją jakiegoś nagrania. Oceńcie również z waszej strony, jak wam się ten event podobał, czy już przeszliście. Co byście zmienili, dodali, co wam się podoba, bądź nie. No i zapraszam do subskrypcji kanału Xazaxa, który jest wam po prawej stronie. Rzućcie subem. Możecie mi też suba rzucić, zaraz 1400 będzie. I tyle. Pięknie dziękuję, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Pa, pa. Piąteczka.